Udał się pan? Tak. Wtedy tak. Bałem się. Ja też się boję. Czego? Śmierci? Nie. Samotności. Wierzy pani w Boga? Nie wiem. To w imię czego wytrzymuje pani to wszystko? Wie pan, w szkole zawsze źle się uczyłam i rodzice za karę wysłali mnie do Warszawy do pracy. Cała rodzina we Lwowie zginęła, a ja za karę się uratowałam. Potem, kiedy wybuchło powstanie, zakochałam się w takim chłopcu. Miał pseudonim Dzik, nie wiem, w każdym razie tak mi mówił. I on strasznie mi imponował, nosił zawsze błyszczące oficerki, miał automat niemiecki na szyi, strasznie mi się podobał. I którejś nocy uciekłam z piekarni, poszłam do niego na barykadę, poszliśmy do takiego mieszkania, to było w czasie bombardowania, leciał na nas gruz. I było naprawdę wspaniale, od pierwszego razu. Wracałam biegiem, miałam wyrzuty sumienia, że wszyscy za mnie pracują, ja spędzam czas przyjemnie. I nagle, kiedy dobiegłam, zobaczyłam, że piekarni nie ma. To wszystko leży w gruzach, a moje koleżanki i koledzy... I wie pan, co myślę? Że w życiu na przekór wszystkiemu trzeba robić głupstwa i mieć kaprysy. Że rozsądek i posłuszeństwo wcale nie muszą być nagrodzone. Chyba właściwie tylko w to jedno wierzę. Chciałabym wrócić do celi.